Cześć, wam pokażę wam, jak narysować garderobę dla LPS. Bierzemy pisak. Poczekajcie chwileczkę. Musimy narysować drzwi. My możemy coś na to nakleić, nie widać troszeczkę, bo nie to możecie poprawić. Gdy mamy takie coś, zrobię cięcie, to teraz zrobię cięcie. Musimy układać tak, żeby było na przykład miejsce na ciuchy. Później LPS może tutaj przyjść i się troszeczkę poubierać. Ale za to fazy będą jeszcze dwie. Jedną fazą to poukładanie ubrań. Co dobrze, zrobię cięcie, poukładam ubrania i zrobię, żeby już nie było takie. To może być tak poukładanie w postaci bałaganu, ale to może być też poukładanie bardzo ładnie, czysto. Ja akurat to tak zrobiłam na szybkiego, żebyście nie musieli tyle czekać. No to teraz zapraszam was na ostatnią fazę, na swoje zdjęcia.